Musisz jako dziecko, musisz jako młodzież, młodzieniec, musisz w dorosłym życiu po prostu permanentnie się ruszać. To nie znaczy, masz mieć ADHD siedząc na krześle, ale ruch jest cechą życia. Więc czy to w domu, czy to w szkole, czy to w pracy, czy gdziekolwiek indziej, pamiętaj, im więcej będziesz miał ruchu, tym lepiej będziesz żył. Nazywam się Michał Kowalczyk, a to jest podcast Wysokowydajni. Zrodzony z mojej wieloletniej fascynacji zdrowiem, rozwojem osobistym i psychologią, dołącz do mnie w rozmowie z ekspertami i ludźmi osiągającymi spektakularne rezultaty, w poszukiwaniach praktycznych narzędzi i idei, które pozwolą Ci znacząco wpłynąć na jakość swojego życia i cieszyć się wysoką wydajnością. Zapraszam. Zapraszam Was do wysłuchania 17 odcinka podcastu, w którym mam przyjemność rozmawiać z Arkadiuszem Ostręgą, czyli trenerem, propagatorem aktywnego trybu życia i pedagogiem. Arek jest pasjonatem sztuk walki oraz dwukrotnym mistrzem polski w karate Shin Kyokushin, jest także szkoleniowcem, trenerem mentalnym oraz trenerem przygotowania motorycznego. A na co dzień poza trenowaniem swoich podopiecznych jeździ po Polsce, doradzając pracownikom biurowym, w jaki sposób utrzymywać aktywność fizyczną. I żeby dać temu wyraz, kiedy spotkaliśmy się na nagranie, Arek zaproponował, abyśmy przeprowadzili je na stojąco. A już w dzisiejszym odcinku podcastu porozmawiamy m.in. o tym, co to właściwie znaczy być aktywnym fizycznie, w jaki sposób dbać o codzienną aktywność przy pracy biurowej, a także jakie siedzisko polecane jest do pracy przy komputerze. Miłego słuchania! Cześć Arek, witam Cię w kolejnym odcinku Wysokowydajnych. Cześć Michał, witam Was bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, że zgodziłeś się przyjąć moje zaproszenie. No i muszę przyznać, że jesteś wyjątkowym gościem, dlatego że w takim ułożeniu jak dziś jeszcze nigdy nie nagrywaliśmy. Może opowiesz słuchaczom, co tutaj się dzisiaj wydarzyło. Michał, cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo, bardzo Ci dziękuję, że mnie zaprosiłeś. Witam wszystkich słuchaczy. Słuchajcie, nie mogę być hipokrytą. Walczę z bezruchem, walczę z tym, żeby tej aktywności fizycznej było w naszym życiu coraz więcej, żeby od najmłodszego, od dzieciaka których pewnie w naszej rodzinie, w naszym najbliższym otoczeniu nie brakuje, nie brakowało ruchu aż do późnej starości, bo to jest podstawa naszej egzystencji. Jak mógłbym przyjechać do ciebie po czterech godzinach siedzenia w samochodzie i siedzieć na krześle? Michał, nie mogę tego zrobić. Po prostu muszę stać, chcę stać, bardzo chcę Ci pokazać, jak ważne jest, jak zmiana pozycji ciała jest ważna, szczególnie wtedy, kiedy na przykład siedzisz w biurze, a siedzisz w biurze przez x godzin dziennie, średnio jest to około 7 godzin. Więc pozycja stojąca zdecydowanie zmienia Twój układ ciała, co znaczy, Poprawia gospodarkę hormonalną, dostarcza większej ilości tlenu do twojego mózgu, żebyś mógł lepiej prowadzić ten podcast. Do mojego mózgu, żebym ja mógł się bardziej wysławiać perfekcyjnie, przynajmniej będę starał się mówić jak najbardziej wyraźnie, rzeczowo i konkretnie, żeby wszystkie składniki odżywcze docierały do naszych części ciała, właśnie do mózgu, do ramion, którymi w tym momencie gestykuluje, do nóg, do wszystkich układów organizmu. Żebyśmy po prostu mieli lepszą energię, żebyśmy bardziej byli konstruktywni, wysokowydajni. Tak, jest świetna konstatacja i ja, że tak powiem, bez problemu przystałem na ten eksperyment, dlatego że po pierwsze sam lubię eksperymentować, po drugie tak jak powiedziałeś, ja sam dzisiaj byłem w biurze te przynajmniej 7 godzin i no cały czas siedziałem, chociaż mam akurat stojące biurko, aczkolwiek ja zauważyłem, że korzystam z niego głównie kiedy mam taki spokojny dzień, ponieważ jak się muszę skupić, no to jednak wolę siedzieć. Dlatego że się przyzwyczaiłeś. Słuchaj, jeżeli x lat pracujesz w jednej i prawie tej samej pozycji, czyli załóżmy, osoba, która przyszła do biura zaraz po studiach, zaczyna swoją pierwszą pracę i siedzi przed komputerem, no to dostanie pozycję najczęściej siedzącą. Przyzwyczajasz się do tej pozycji. Ba, cofnijmy się dalej. Wszystko się zaczyna w przedszkolu. Kiedy gonisz z dziećmi, tam i z powrotem w jedną, w drugą stronę, bawisz się świetnie, a pani nagle usadzacie na krzesełku, żeby zjadł obiadek. Usadzacie na krzesełku, żeby coś pokazać ciekawego i wytłumaczyć, ale usadza cię na tym krzesełku. Później usadzają cię w szkole jednej drugiej. Kiedy się zaczynasz wiercić, pani do Ciebie mówi: nie wierć się, Michał, usiądź spokojnie. Zaczynasz to kodować, myślisz, że to jest normalne. Okej, okay, jestem niefajny, bo się wiercę. Przychodzisz do domu, biegasz tam i z powrotem chcesz odreagować. Nagle mama chce ci dać obiad albo chce ci po prostu coś powiedzieć i mówi do ciebie, nawet niechcący, Michał, przestań się tak ruszać, przestań tak biegać tam i z powrotem, bo sobie coś zrobisz. Lepiej sobie usiądź, ja ci coś powiem albo najlepiej zjedz obiad, odrób. Zadanie domowe, ale nie musisz ciągle być w tym ruchu. Okazuje się, że musisz, Michał, bo to jest nasza naturalna potrzeba życiowa i nikt nam tego nie odbierze. Musisz jako dziecko, musisz jako młodzież, młodzieniec, musisz w dorosłym życiu po prostu permanentnie się ruszać. To nie znaczy, masz mieć ADHD, siedząc na krześle, ale ruch jest cechą życia. Więc czy to w domu, czy to w szkole, czy to w pracy, czy gdziekolwiek indziej, pamiętaj, im więcej będziesz miał ruchu, tym lepiej będziesz żył. Zgadza się. My rzeczywiście od małego dziecka jesteśmy w pewnym sensie tak społecznie programowani, że, że nie zachęca nas się do tego, żeby kultywować w sobie to, co mamy jako dzieci, czyli właśnie tą chęć ruchu. Jesteśmy rzeczywiście usadzani w miejscu i mamy być spokojni. Tak. Ja się nie chcę z tym zgodzić. Prowadzę warsztaty, wykłady dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, także na uczelniach wyższych. Pracuję w firmach, na co dzień w korporacjach, w których właśnie edukujemy. Pracowników biurowych, także pracowników, bo to nie wiadomo, nie tylko siedzenie jest problemem. Problemem jest generalnie bezruch. Czy to w pracy właśnie produkcyjnej, w pracy jakiejś magazynowej, gdzie ktoś przyjmuje określonego rodzaju pozycję przez dłuższy czas, to też będzie również szkodliwe jak to siedzenie. Chociaż siedzenie, jak naukowcy wyliczyli, godzina siedzenia w bezruchu skraca życie o 21 minut, więc to jest najbardziej. Niestety szkodzące zdrowiu i bardziej pewnie niż pozycja stojąca. Ważne, żeby często ją zmieniać. Jeśli siedzieliśmy, powinniśmy teraz odstać, odchodzić. Jeśli dużo chodziliśmy, możemy sobie na chwilę usiąść i odpocząć, ale zmiana pozycji ma ogromny sens. Tak. Najważniejsza pozycja dla organizmu jest taka, której nie robisz. Tak ważna jest ta różnorodność. Arek, ty jesteś trenerem, propagatorem ze zdrowego stylu życia i pedagogiem. Współpracujesz również z marką Multisport, jeżdżąc po Polsce i doradzając pracownikom biurowym, w jaki sposób utrzymywać aktywność fizyczną. Jesteś również trenerem mentalnym i wielokrotnym triumfatorem krajowych i międzynarodowych mistrzostw w karate, w tym dwukrotnym mistrzem Polski w karate Shin kushin I właśnie od tego chciałbym zacząć rozmowę, chociaż w zasadzie już ją zaczęliśmy bardzo energicznie. Powiedz mi, czego pod względem mentalnym Ciebie nauczyło karate, co Ty inkorporowałeś do swojej filozofii w życiu i w sporcie? Chyba tą najważniejszą wartością, którą wyciągnąłem z karate, z mojego no blisko już 30-letniego doświadczenia w tej, tej dziedzinie sportu, sztuki walki, powiem szczerze, że ta sztuka pokazuje, że tu nie ma przegranych. Dopóki walczysz, mówi się, jesteś zwycięzcą, prawda? A przegrywa tylko ten, który nie przyszedł na trening, ten, który dalej leży na kanapie, ten, który nic nie zrobił ze sobą, bo ten, który przyjdzie na trening, nie wiem, być może zrobi świetnie formę kata, być może wygra walkę, trener go pochwali, on, on zwycięży. A ta osoba, która nie zwycięży, nie wygra tej walki, ale zrobi brzydziej to kata niż sensej chciałby, żebyś zrobił, to nie przegrywa, bo podjęła wyzwanie, coś zrobiła, Uczy się, czyli albo wygrywasz, albo się uczysz, ale nie przegrywasz. Przegrywa ten, który nic nie zrobił. Nie ma wstydu w tym, że przegrasz na polu bitwy. Absolutnie nie. Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Jeszcze jedno, jedna cenna informacja. Masuta Tsuyama, twórca Shinkyo, Kyokushin Karate, powiedział, że jeśli chcesz zostać mistrzem, to musisz na zawsze pozostać uczniem. I mocno to we mnie uderzyło, naprawdę mocno, ponieważ wiele osób myśli, że zrobiło już wystarczająco dużo. Skończyłem studia jakiś czas temu, przecież ja wszystko wiem. Zrobiłem jakieś szkolenia, byłem w tylu krajach, przecież ja zwiedziłem świat, przecież ja już nie muszę. Ja nie muszę udowadniać, ja nie muszę tego robić czy tamtego. Otóż y, uczysz się całe życie. Nigdy, absolutnie nigdy nie będziesz wystarczająco dobry, żebyś nie mógł być lepszy. Czy to w karate, czy to w swojej branży, w której jesteś dziś najlepszy. Ale słuchaj, jutro nie będziesz najlepszy, bo jutro ktoś może wiedzieć więcej od ciebie. To nie znaczy, że ty musisz za nim gonić, że ty musisz z nim rywalizować. Nie musisz. Warto by było popracować nad samym sobą. Możesz być lepszy niż wczoraj, to bądź. Jeśli jutro możesz być lepszy niż dzisiaj, to bądź. Tobie się to po prostu opłaca. Bo jedyną stałą rzeczą na świecie, niezmienną jest to, jest właśnie zmiana. Jest właśnie zmiana, więc zmieniajmy się dzień po dniu i stawiajmy się coraz lepszymi wersjami siebie. I to zapamiętałem, właśnie to jest świetne przesłanie Masuta cojamy. Bardzo mądra lekcja i mi w ogóle podoba się takie podejście, że edukacja to nie jest coś, co ty możesz ukończyć, tak? bo część osób myśli, że już jakby ukończyło edukację, a to jest ciągły proces. tak? My cały czas powinniśmy zgłębiać tą naturę rzeczy i ciągle się uczyć. Słuchaj, to jest fascynujące, że to się nigdy nie kończy i całe szczęście, że to się nigdy nie kończy. Wyobraź sobie, że rzeczywiście to, czego zawsze chciałeś się nauczyć, na danym momencie się skończyło. I nie możesz tego kontynuować. Bardzo przykre. No bardzo przykre. To jest cholernie przykre. Nie może tak być. Niech tak się dzieje, że to jest tylko i wyłącznie droga, albo aż droga, którą powinniśmy przeżywać na każdym etapie od samego początku do samego końca, do samej śmierci powinniśmy przeżywać samą drogę, czyli to co się dzieje tu i teraz. Wyciągajmy wnioski, uczmy się z tego co się w danym momencie dzieje. Nie przesypiajmy tego, bo to już nie wróci, ta chwila już nie wróci. Nie myślmy tylko i wyłącznie o tym celu. Cel powinien Gdzieś nam prześwieca, żebyśmy znali kierunek, w którym idziemy, ale to, co robimy w danym momencie się naprawdę liczy. To jakich ludzi poznajemy, do kogo się uśmiechamy, kto się uśmiecha do nas, jakie słowa w danym momencie wypowiadamy, kto mówi i w jaki sposób mówi do nas. Powinniśmy to przeżywać, powinniśmy permanentnie być uważni. Ja na poprzednim odcinku podcastu rozmawiałem z Miłoszem Brzezińskim, i on też rzeczywiście bardzo podkreślał tą wagę procesu, a nie celów. I tutaj Miłosz mówił, że w pewnym sensie stawianie sobie celów jest fundamentalnym błędem psychologicznym, dlatego że jakby cele mają nam tylko wyznaczać kierunek. Najważniejszy jest ten kierunek i ten proces. Masz rację. Słuchaj, kiedyś bardzo, bardzo mocno dążyłem do tego, żeby mieć wynik w sporcie. No choćby nawet w karatę. chociaż tych sportów uprawiałem bardzo, bardzo dużo. Ostatnio tego karate mniej, jednak jakby nie było... Gdzieś tam człowiek patrzy za tymi wynikami, bo inni zdobywają takie, a nie inne wyniki. Pasowałoby w cudzysłowie zbliżyć się do tego wyniku, nie chce być gorszy i tak dalej, i tak dalej, ale to zabiera po w ogóle największą przyjemność przeżywania tej danej chwili. Kiedy chodziłem na treningi jeszcze niedawno, bo kilka miesięcy temu, rok temu, dwa lata temu na treningi pływackie, żeby się przygotować do triatlonu, to dążyłem do tego, żeby pływać jak najszybciej, jak najbardziej efektywnie. No i chodziłem trochę zmęczony na ten trening, bo to ciśnienie tak naprawdę przysłaniało mi, mi to, co jest najcenniejsze, to właśnie chwilowe przebywanie z samym sobą. Pokonywanie w tym momencie własnych słabości, ale skupienie się, słuchaj, na oddechu, na każdym ruchu swojego ciała. Czy zawsze to musi być dążenie do lepszego, do tego, żeby być szybszym, bardziej wytrzymałym i tak dalej? Czy ja po prostu nie mogę dziś po całym dniu ciężkiej pracy pójść, po prostu popływać, mogę i tak powinienem to robić. Zresztą pewnie wróci, pewnie będzie też takie pytanie, podejrzewam o ilość tego sportu naszego codziennego, czy tej aktywności fizycznej, i tam powiem więcej na ten temat. Jasne. Ty, Arek, tak naprawdę podejmowałeś w życiu mnóstwo innych sportów poza karate. Jesteś osobą, dla której aktywny tryb życia jest szalenie ważny. I w związku z tym chciałbym się Ciebie zapytać w ogóle o tą aktywność fizyczną. Czym ona dla Ciebie jest? Powiedz mi, czy siedzący tryb życia przerywany kilkukrotnymi wizytami na przykład na siłowni i, i takimi zrywami jakby sportowymi, czy to jest wystarczające, żeby być witalnym? Zła, ja zacznę trochę inaczej. Oczywiście odpowiadając na Twoje pytanie, fascynujące jest to, że każdy z nas odbiera rzeczywistość zupełnie inaczej. I w swojej pracy spotykam przeróżnych ludzi na co dzień. Słuchaj, część z nich mówi tak, pytam się, kto z Was jest aktywny fizycznie? Część z nich zgłasza się, ja jestem aktywny fizycznie. Ja mówię, co robisz? Chodzę na siłownię trzy razy w tygodniu, okej. Okay. Jak to wygląda? Jak wygląda Twój trening? Powiedz mi tak w skrócie od początku do końca. No, trener rozpisał mi ćwiczenia. Przychodzę sobie, właśnie, regularnie tam na godzinę 19 i wykonuję w poniedziałki takie, takie grupy mięśniowe, w środy takie, takie i w piątki takie i takie. Okej, okay. czy większość tych ćwiczeń jest na siedząco, na stojąco, bo rozumiem, że trening siłowy, rozumiemy tutaj, pewnie większość z nas rozumie trening sylwetkowy, czyli kształtujemy swoją sylwetkę. Polega na tym, że jest seria, jest odpoczynek i dużo tych ćwiczeń jest w pozycji siedzącej, prawda? On mówi tak, no bo większość ćwiczeń na maszynach. Okej, okay, jak robisz rozgrzewkę? No zaczynam od rowerka, czyli siadam na rowerek i tam się rozgrzewam. Ile czasu? No około 10 minut. Z jakim tętnem to robisz? Nie wiem, no tak, żeby się rozgrzać. Czyli w sposób nieświadomy podejmuje ten człowiek aktywność fizyczną, który pracuje na co dzień w korporacji, sieci 7, 8, a nawet 10 godzin dziennie, ponieważ weźmy pod uwagę, to, co się dzieje przed pracą. Weźmy pod uwagę, co się dzieje po pracy. Jak się okazuje, w samochodzie siedzimy, w domu siedzimy, w kawiarni siedzimy, idziemy do kina, siedzimy. I ten człowiek trzy razy w tygodniu chodzi na siłownię, gdzie siada na rowerek. Podkreślam, siada. Już pomijam to, że tą rozgrzewkę można zrobić na milion sposobów, ale trener nie zrobił dobrego wywiadu. Okej, okay, posadził go na rowerek, a powinien go postawić na przykład, postawić w cudzysłowie, na bieżni, on ma do siedzenia, powinien się przez przespacerować. Albo orbitrek chociażby, na przykład, tak? Czyli inne tak naprawdę urządzenia. ta osoba siedzi 8 godzin w biurze powiedzmy, wraca do domu, też wzorzec. siedzi, a na siłowni też siedzi. Dokładnie, ten sam wzorzec, wszędzie indziej. I słuchaj, robi to trzy razy w tygodniu, gdzie tej aktywności, gdybyś wyciągnął z tego Pareto, najprawdopodobniej byłoby. 5, ja to przeliczyłem kiedyś 15 minut, może 10 minut z tej godziny takie jednostki na siłowni. Przeciętny człowiek ćwiczy z tego 10-15 minut aktywności, większość siedzianej, siedzianej. I słuchaj, ta osoba wychodzi z klubu do windy, siada do samochodu, przejeżdża samochodem do parkingu podziemnego, mieszka w bloku, wyjeżdża windą na któreś tam piętro, przychodzi do domu, siada, wyciąga komórkę albo jedzenie, które ma przygotowane, albo zamawia to jedzenie i siada i je. Później, być może coś czyta, być może przegląda telewizję i znowu siedzi. Robi to trzy razy w tygodniu. Jak wygląda Twoja praca? Pytam takiego człowieka. Na to odpowiada: No jest biurowa. To znaczy, pytam, jak z tą aktywnością w biurze, bo ta aktywność może być różna. No nie, 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 nie może być aktywna, no przecież ja siedzę. Jak? No czasami stoję, ale raczej siedzę. Od czasu do czasu gdzieś tam wstaję, być może muszę iść do toalety, albo zanieść komuś dokument, albo z kimś porozmawiać, ale jest to z reguły 7 godzin pracy biurowej. Ta osoba ma się za aktywną fizycznie. I słuchaj, drugi człowiek, zupełnie z innej planety, ale pracują w tej samej firmie. Nie ma się za aktywną fizycznie wcale. Dlaczego się nie ma za aktywną fizycznie, pytam? On mówi, bo nie chodzę na żadne zajęcia, nie chodzę na siłownię, nie chodzę na aerobik, nie uprawiam żadnego sportu poza spacerem po pracy. Ja mówię, opowiedz mi o swojej pracy. A jak wygląda twoja praca? No Pracuję w tym samym biurze co mój kolega. Dobrze, jak dużo siedzisz? Staram się jak najmniej. Jeżeli siedzę i wiem, że jest mi niewygodnie, to zaczynam się wiercić na tym krześle. Często wstaję. Zmieniam pozycję, układ ciała, chodzę po wodę, po kawę, po herbatę, robię sobie krótkie przerwy, nawet minutowe, dwuminutowe, czasami pięciominutowe, ale jeżeli już zasiadam do tej pracy, staram się jak najefektywniej ją skończyć. Czyli wcale nie tracę na tej efektywności, ale jednak znajduję czas na to, żeby być aktywnym przez te 7-8 godzin. I okazuje się, że wcale tak dużo nie siedzę. Jeśli nie muszę, jeśli mam spotkanie z kimś, chcę komuś coś powiedzieć, rozmawiam przez telefon, to robię to po prostu nachodząco. Po pracy, no niestety nie mam samochodu, chodzę pieszo. Czasami gdzieś tam dojeżdżam, jak jest gorsza pogoda komunikacją miejską, ale chodzę pieszo do domu. Często jest tak, że koleżanka mnie prosi o to, żebym gdzieś z nią wyszedł, wyszła, bo to są, wiadomo, kobiety, mężczyźni, na przykład na jakiś spacerek. Więc wychodzę na pół godziny, czasami na godzinę, po czym przychodzę do domu, wiadomo, obowiązki domowe. Czasami z dziećmi się pobawię. Pobawię się z dziećmi. Ileż to jest aktywności fizycznej, posłuchaj. No i to wszystko składa się na jej nieaktywność w cudzysłowie fizyczną. I tamten gość ma się za aktywnego fizycznie, ta kobieta ma się za nieaktywną. Słuchaj, jakie porównanie. Jest zupełnie odwrotnie. Właśnie tu chodzi o ten kor, o ten fundament, o to, żeby być tą kobietą, właśnie zachowywać się w ten sposób jak ona, a dopiero później dołożyć coś, co jest dodatkiem, czyli ta siłownia, być może joga, być może jazda na rowerze, być może bieganie, być może sporty walki, być może cokolwiek innego, ale. Podstawą tej naszej, każdego z nas egzystencji jest właśnie ta codzienna, obowiązkowa porcja ruchu, do której wcale się nie musimy zmuszać. To powinno wynikać z, z tego, że jesteśmy po prostu ludźmi, którzy potrzebują ruchu, tak samo jak powietrza. Rozumiem. Właśnie, jakby ta percepcja tego, jak my siebie postrzegamy, to w zależności od osoby może być kompletnie inna i ona może w ogóle nie odzwierciedlać tak naprawdę rzeczywistości, prawda? Oczywiście. Oczywiście, problemem też jest to, problemem nie problemem, ale jednak sposób komunikowania przez szeroko rozumiane media tej aktywności fizycznej. Często się komunikuje to jako właśnie ta aktywność zorganizowana, czyli bądź aktywny fizycznie, to znaczy trzy razy w tygodniu biegaj. Regularnie chodź na siłownię, chodź napływalnie. Uprawia to się sprzedaje, jakąś, tak? To się sprzedaje. Nie mówi się o aktywności tej obowiązkowej, tej naszej, która nas nic nie kosztuje, żadnego czasu, pieniędzy, po prostu naturalne czynności. Słuchaj, dzisiaj roboty robią za nas większość rzeczy. Nie musisz zmywać naczyń, bo zmywarka to robi. Nie musisz odkurzać, odkurzacz, za ciebie podkurza. Nie musisz wielu rzeczy zrobić, ponieważ są urządzenia. Nie musisz gotować. Posiłków przygotowywać ta czynność przygotowywania. Słuchaj, to jest aktywność fizyczna. Nie musisz tego robić, bo zamówisz katering dietetyczny. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Gdzie ta aktywność? No niestety będzie zanikać. Ten wzorzec tego głodu ruchu każdy z nas ma jako dziecko, tylko przypominam, najpierw pani mówi nie wierz się, a później ci podstawiają roboty, a później widzisz, że wszyscy robią tak samo, więc myślisz, że to jest normalne, że to jest naturalne. A dziwisz się. Dlaczego jestem ospały? Dlaczego nie mam energii? Dlaczego nie mogę zasnąć? Dlaczego jestem taki, a nie inny? Brakuje ci podstawowej jednostki egzystencji ruchu. Czyli powiedz mi, dla ciebie nawet takie okazjonalne wizyty na siłowni, czy na przykład okazjonalny bieg, ty uważasz, że to powinno być dodatkiem tylko i wyłącznie, a to nie wypracuje za nas tej podstawy? I tak i nie. Dodatkiem. To to jest rzecz, ta aktywność zorganizowana według Światowej Organizacji Zdrowia jest czymś, z czego bardzo, bardzo potrzebujemy. Jest zalecana przez wszystkich lekarzy, tak jak mówię, trenerów, fizjoterapeutów, ta zorganizowana. Ale powinniśmy zacząć od podstaw. Co z tego, że będziesz miał piękny dom, wybudowany, złote klamki, jak nie będziesz miał tam fundamentów solidnie przygotowanych, on ci się rozleci, bo będzie większa wichura, jakieś podtopienie i po twoim domu. Czyli zanim wybudujesz dom, po prostu postaw solidne fundamenty, a później pomyśl o reszcie. A nie buduj na ruchomych piaskach. Dokładnie tak, dokładnie tak. No dobrze, no to porozmawialiśmy sobie w takim razie o tym, jak ta praca biurowa na co dzień nas zniechęca trochę od ruchu, ale zakładam, że każdą sytuację można troszeczkę obrócić na naszą korzyść i ty tak naprawdę na co dzień współpracując z różnymi pracownikami biurowymi właśnie działasz w formie takiego konsultanta i dostarczasz im pewnych konkretnych technik i mechanizmów, które oni mogą użyć na swoją korzyść, żeby ta praca w biurze była drobinę bardziej aktywna. Zdrać nam parę technik ponieważ zakładam, że wielu słuchaczy wysokowydajnych również pracuje w biurze, czy prowadzi częściowo taki stacjonarny tryb życia. Od czego ty byś radził zacząć? Słuchaj, po pierwsze, od świadomości, od świadomości, że bezruch zabija. Skoro każda godzina bezruchu skraca życie o 21 minut, a sama czynność, może źle powiedziałem, czynność, bezczynność siedzenia jest czwartą przyczyną, Umieralności na świecie, po nadciśnieniu, po paleniu papierosów i po cukrzycy, wow. to jeżeli jesteś tego świadom, to co będziesz robił, Michał? Co ty byś zrobił? Starał Szukałbyś się... okazji. Tak, dokładnie. Szukasz każdej okazji do tego, żeby się ruszyć. Co możesz zrobić, kiedy siedzisz przed ważnym projektem? Musisz mieć monitor przed sobą. Powinieneś stukać w klawiaturę. Bez tego się nie obejdzie. Co możesz zrobić przez tą godzinę siedzenia? Co możesz, Michał, zrobić? Możesz się po prostu wiercić. Tak, dokładnie. Możesz się wiercić. Możesz ruszać głową, stopą, możesz zakładać nogę na nogę, możesz skręcać kręgosłup, możesz przechodzić z jednego pośladka na drugi, możesz się odchylać, możesz się pochylać, możesz nawet ujrzeć na jednej nodze, a później na drugiej. Możesz zrobić wiele rzeczy, wykonując cały czas tą pracę. Być może słuchacze pomyślą, no dobra, jak ja będę cały czas się wiercił, to ja nic nie zrobię. Ale przez godzinę, jak zrobisz 20 tych czynności, co to jest. Ciało ci będzie ciągle podpowiadać, ale ty będziesz to lekceważył, ponieważ się przyzwyczaiłeś do tego, że wygodniej ci było w takiej, a nie innej pozycji koniec kropka, ponieważ twój, twój mózg, twoje ciało zarejestrowało ten wzorzec i jesteś do tego przyzwyczajony. Jesteś do tego przyzwyczajony, jeśli tak wygodnie. A czy wygodne znaczy zdrowe? No właśnie nie. Szukasz w tym momencie odwrócenia tego wzorca, więc zmieniasz tą pozycję, ile razy się da, wykonując swoją pracę. Jeżeli nie będziesz o tym pamiętał, bo się przyzwyczaiłeś, to najzwyczajniej w świecie, możesz sobie Jakieś przypomnienie w telefonie. Niech co 15 minut się odzywa, co 10 minut, co 20, że zmień pozycję, ruszcie, naklej sobie naklejkę na monitorze. opaskę aktywności, ona ci będzie wibrować, żebyś coś ze sobą zrobił. I ty wtedy, będąc świadom zagrożeń, będąc w tym układzie, którym nie czujesz się wcale komfortowo, weźmiesz po prostu byka za rogi i zrealizujesz jakąś prostą aktywność ruchową. Jakąś po prostu. Zwykły akt ruchowy, cokolwiek ze sobą, to ma sens. To już jest poruszenie trylionów komórek w Twoim organizmie. To już jest dostarczenie tlenu do Twojego mózgu. Każdy ten właśnie ruch ciała będzie miał sens właśnie na tym fotelu. Jeśli już na nim nie jesteś, albo nie musisz być, bo. Z jakiegoś względu możesz tą samą czynność wykonać, na przykład na stojąco, no to lepiej już stać. Jeżeli wiesz, że za chwilę będziesz siedział, to sobie stań. Na przykład przeglądać dokumenty. Szukasz czegoś istotnego w swoich dokumentach. Jeżeli przewracasz kartki, czy musisz siedzieć? Przecież możesz stać. Jeżeli rozmawiasz przez telefon, musisz siedzieć, czy możesz stać? Jeżeli prowadzisz z kimś rozmowę w biurze, prywatną bądź firmową, nie ma znaczenia. To po prostu wstańcie i chodźcie, porozmawiajcie o tym na stojąco. Idę na kawę. Dokładnie, pójdź na kawę, zrób sobie przerwę. Pamiętaj, że każde odwrócenie tego wzorca, bądź nawet odpoczynek twojego mózgu od tego, co w danym momencie robisz, w dużej ilości, czyli załóżmy, masz projekt i siedzisz godzinę na krześle, żeby go skończyć, to każde odwrócenie tego wzroku od monitora, każde odwrócenie słuchu od tego, co się w danym momencie dzieje, każde odwrócenie ciała w innym kierunku będzie dla ciebie relaksem, mikrorelaksem, ale dzięki temu wrócisz za chwilę zregenerowany. Czyli tak jakbyś sobie wypił espresso w formie ruchu. I to cię napędza do działania. Ty nie musisz pić espresso, ty nie musisz robić drzemki. Ty po prostu rusz swoim ciałem w minimalnym stopniu i wtedy wracasz do pracy nieporównywalnie bardziej efektywnym. Możesz chodzić często po kawę. Zamiast jedną ogromną ilość kawy mocnej, zrób sobie słabą kawę, jeśli jesteś kawoszem i pójdź po nią trzy razy dziennie, a nie raz, a konkretnie. To jest jeśli, świetny pomysł. Jeśli pijesz wodę, to nie trzymaj butelki na stole, nalej sobie szklankę wody, popijaj tą wodę, jak ci się skończy, pójdź do kuchni, zrób ileś kroków, najlepiej kilkadziesiąt bądź kilkaset, nalej sobie wody i wróć z powrotem. Jeśli będziesz więcej pił, pewnie będziesz chodził częściej do toalety. To też jest ćwiczenie. Jest taka zasada Światowej Organizacji Zdrowia, 10 tysięcy kroków dziennie. Oczywiście większość ludzi ją zna i teraz pytanie, kto się do niej stosuje? Michał, statystyki są okrutne. Otóż statystyczny Polak robi tylko 5000 kroków dziennie, czyli połowę zalecanego minimum, podkreślam, minimum do zdrowego, naturalnego, potrzebnego nam funkcjonowania. Potrzebujemy 10 tysięcy, więc jeśli robimy 5000, to jest tylko połowa. A pracownik biurowy, kierowca, osoba, która prowadzi wybitnie siedzący tryb życia, jak myślisz, Michał, ile robi? 3000. Tysiące. 3000. Tysiące. Tysiące. Gdzie 3, a gdzie 10 tysięcy? Słuchaj, no to jest przepaść. I wszyscy myślą, że nadrobią to kilkoma procentami aktywności w siłowni. No nie nadrobisz. Słuchaj, 10 tysięcy kroków to jest około 600 spalonych kalorii, to jest około 7 kilometrów. Gdybyś chciał pójść na taki spacer zorganizowany, zajmie ci to około 100 minut. To jeżeli to wszystko podsumujesz, no to nie nadrobisz tego kilkoma seriami na siłowni trzy razy w tygodniu. Ty musisz codziennie to zrobić, żeby się dobrze czuć żeby mieć tą energię, żeby nią tryskać w pracy, w domu, wszędzie i żeby nie wymagać od życia zbyt wiele, a nie dając nic. Po prostu 10 tysięcy kroków to jest minimum, które należy skończyć. Jeżeli część osób dojeżdża do pracy rowerem, to akurat nie są kroki, ale czy to jest akceptowalne, czy to możemy sobie dodać do tej naszej liczby kroków, którą wyrabiamy, czy ty mimo wszystko radziłbyś to liczyć oddzielnie? Oddzielnie, oddzielnie zdecydowanie, bo każdy krok, nie przekręcenie korbą, tylko każdy krok angażuje około 200 mięśni, czyli połowę wszystkich mięśni, które mamy. Jeżeli siedzisz na rowerze, zdecydowaną większość unieruchamiasz, ponieważ siedzisz. Kręgosłup nie pracuje, nie rotuje, ramiona są unieruchomione podczas chodu, zupełnie inaczej się zachowują, prawda? Więc na pewno nie jest to to samo. A poza tym wzorzec siedzenia się powiela. Jeżeli przyjeżdżasz rowerem zamiast komunikacją miejską, w której siedzisz, jeśli przyjeżdżasz rowerem zamiast samochodu, w którym siedzisz, to ma to sens. Jeżeli Przychodzisz, a nie przyjeżdżasz, zdecydowanie bardziej na tym korzystasz. Wygrywasz w tej sytuacji, ponieważ angażujesz większą ilość mięśni, dotleniasz organizm, budujesz tą bazę 10 tysięcy kroków i nie radzę czekać, aż się dzień skończy. Czy jak się skończy mój dzień pracy, dobra jest godzina 17, to jeszcze mam 10 tysięcy kroków, to jest za późno. Nie zmusisz się do tego najprawdopodobniej, żeby codziennie specjalnie chodzić. W jedną i w drugą stronę, żeby te 10 tysięcy kroków zrobić. Zrób to od samego początku, od kiedy się obudzisz. Chodź po mieszkaniu, dojdź jak najwięcej do pracy, po pracy też spaceruj. Każdy krok się liczy. Jak skończysz pracę i będziesz miał przynajmniej te 5 tysięcy kroków dziennie, to jest ok. resztę uzbierasz, ale jak skończysz pracę i będziesz miał tysiąc, to niestety będzie trudno ci to zrobić w sposób naturalny, organiczny. Ja akurat zaczynałem właśnie od dojazdu do biura komunikacją miejską, ale jako, że się przeprowadziłem dość blisko centrum, to no jestem w o tyle komfortowej sytuacji, że rzeczywiście staram się codziennie iść do, do biura i z biura, więc zajmuje mi to mniej więcej godzinę. Także no już w ten sposób chyba 6000 kroków mam załapane, całą resztę staram się rzeczywiście dorobić. Czy tysięcy kroków mi się udaje codziennie zrobić? Tego nie liczyłem, jaka jest średnia, natomiast, no, bywają dni, kiedy to jest 15 tysięcy kroków, bywają dni, kiedy to jest gdzieś 8 tysięcy kroków, natomiast, no, rzeczywiście staram się coraz więcej wykorzystywać tych okazji, o których ty mówisz, i to, co ty powiedziałeś, ja bym też podsumował w taki sposób, że po prostu, no, nie ma drogi na skróty, nie? Że... Idealnie. Nie ma drogi na skróty. To trzeba odchodzić. I nawet szczerze powiedziawszy, dziwię się osobom, które przez cały dzień jednak unikają tego chodzenia, bo. Chodzenie jest proste, umówmy się. Wszędzie, zawsze każdy potrafi to zrobić. W każdym ubraniu, w każdych warunkach, bez ubrania też to zrobisz. Wszędzie możesz robić kroki. To jeżeli ktoś skończy pracę i nie jest w stanie tego zrobić, nie zorganizuje się, idzie na przykład do klubu fitness i chodzi na tej bieżni, to gdzie sens, gdzie logika, jak przecież mógłby tą godzinę czy dwie mieć na coś innego, a to chodzenie może zrobić przy okazji gdzie indziej. Nie lepiej, nie łatwiej być cały czas nakręconym energetycznie, tlenowo, w taki sposób, że na bieżąco dostajesz porcję ruchu do, do swoich mięśni, czy raz dziennie, a przez resztę dnia masz być uśpiony? No nie bardzo. A to tylko jedna z zalet, dlatego że w moim przypadku ja na przykład ten czas na dojście do biura traktuję jako taki czas, jakby można powiedzieć, intelektualnej pustki. W sensie nic mnie nie angażuje. Ja po prostu idę do tego biura, mam wolną głowę, myśli napływają mi do głowy, mogę przerobić te rzeczy, które jakoś naturalnie pojawiają się w mojej głowie, tak? Nie czekam na sen powiedzmy, żeby położyć się. Już wieczorem, i żeby nie móc zasnąć, żeby te myśli mi się wtedy pojawiały, tylko korzystam po prostu z naturalnego takiego właśnie czasu, który i tak mam dla siebie. Poza tym. No, tak naprawdę jest mnóstwo innych zalet, jak chociażby to, że wystawiamy się na słońce, łapiemy witaminę D, zakotwiczamy sobie lepiej nasze rytmy dobowe, tak? Przez to, że Oczywiście. światło słoneczne dociera do siatkówki oka. Także tych powodów, żeby chodzić do, do pracy, chociażby jest całe mnóstwo. Możesz skupić się na oddechu, możesz myśleć o czymkolwiek, możesz nie myśleć i pobyć tu i teraz, licząc sobie kroki, obserwując rzeczywistość, możesz zrobić co zechcesz z tym czasem. Ale krok jest krokiem i to jest energia. Jasne. Ona się opłaca, procentuje. Rozmawialiśmy też o tym, żeby kręcić się, kiedy siedzimy, kiedy pracujemy przy komputerze. I ja tutaj się zastanawiam, czy jest jakaś tak naprawdę optymalna pozycja do siedzenia albo czy jest jakiś specjalny rodzaj siedziska, który ty byś polecał do tego, żeby pracować przy komputerze. Słuchaj, odpowiedź jest banalna. Im bardziej niewygodne krzesło, tym lepsze. Dlaczego? Dlatego, żebyś jak najmniej na nim siedział. To bezruch zabija, a nie pozycja. Nie ma żadnej korelacji nawet między konkretną pozycją ciała na krześle, a bólem kręgosłupa. Przyzwyczaisz się do wszystkiego. Jedno ci mniej lub bardziej kosztuje energetycznie, jak się jest bardziej lub mniej obciążony w różnych pozycjach, ale tak naprawdę to bezruch jest problemem. Czyli jaka pozycja jest najlepsza, jak to. Powie Asia Tokarska z Fizjopozytywni. Bardzo dziękuję za to, za to sformułowanie, bardzo mi się podoba. To jest Twoja następna jest najlepsza. Twoja następna, zmieni ją. Po prostu ją zmień, nie zastygaj. Więc jak najmniej wygodne krzesło, jeśli pracownik biurowy ciągle widzi problem w tym, że krzesła powinny być jeszcze lepsze, jeszcze bardziej wygodne, meble ergonomiczne i super komfortowe i tak dalej. To nie ten kierunek. Tu nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, żebyś właśnie jak najmniej na tym krześle siedział, żebyś mógł być sam ze sobą w ruchu i w zgodzie ze swoją naturą, a nie żeby jakieś urządzenie przejęło nad tobą władzę. Tu nie o to chodzi. Bardzo mi się podoba ta filozofia. Czyli w takim razie polecasz też siedzieć na przykład na piłce. Tak, polecam siedzieć na piłce, polecam siedzieć. Na niewygodnym krześle, na podłoże, podłożonym jakimś jeżyku, niech to będzie w cudzysłowie karny jeżyk, w którym siedzisz trochę za karę, ale posiedzisz 5 minut i będziesz chciał zmienić pozycję. Zmień pozycję, jeśli masz regulowane biurko, chwilę popracuj na stojąco, chwilę na siedząco, pochodź, zmieniaj, zmieniaj, zmieniaj układ ciała, bo o to tutaj chodzi. Czyli znowuż, nie ma, nie ma drogi na skróty, tak? Myślimy sobie, że kupimy sobie jakieś świetne, wygodne krzesło i będziemy szczęśliwi, a to tak naprawdę to jest, to jest próba poszukiwania tej drogi na skróty, która w konsekwencji nigdzie nas nie zaprowadzi. Masz rację, dokładnie tak. Dobrze, no to powiedzieliśmy sobie w takim razie o tym, jak podejmować trochę więcej wysiłku tak na co dzień, czy powiedzmy to sobie już tak zupełnie obiektywnie, aktywności fizycznej. Ale zastanawiam się, czy jest też coś takiego, jak za dużo wysiłku. Czy możemy przegnąć w drugą stronę, to znaczy, czy taka duża ilość wysiłku też sprzyja długowieczności, czy może powinniśmy gdzieś to wypośrodkować, a jeśli tak, to w którym momencie? Oczywiście, że tak, wszystko ma swoje złote środki, coś, czego jest za mało i coś, czego jest za dużo. No, albo będzie niedoborem, albo będzie nadmiarem, prawda? Czyli chodzi tutaj o dawkę, o ilość tej, tej aktywności fizycznej. Pamiętajmy i zapamiętajmy sobie to, że te osoby, które totalnie nic nie robią, leżą na kanapie, nawet nawet nie siedzą, tylko w kółko, zastygają w bezruchu. A po drugiej stronie są osoby, które są nadaktywne. Mówię tutaj o zawodowym uprawianiu. Ciężkich sportów i sam należałem przez długi czas do takich sportowców, że się nie liczyłem z tym czasem. Nie ważne, że to już trzecia czy czwarta godzina treningu, nie ważne, że już mam wszystkiego dość, już brakuje mi paliwa w, w, w mięśniach. Nieważne, że ja już się źle czuję. Po prostu chcę być lepszy, lepszy, lepszy. Słuchaj, jedna i druga strona są dokładnie w tej samej grupie ryzyka. Jedna dostanie w tyłek i druga dostanie w tyłek od zdrowia. Pogorszy się praca. Wielu układów organizmu nie będziesz w zgodzie sam ze sobą, więc wszystkiego musi być optimum. Jeśli mówimy o aktywności fizycznej, Światowa Organizacja Zdrowia mówi, najważniejsza instytucja na świecie z tej dziedziny, mówi o 75 minutach do 150 minut aktywności tygodniowo. Mówimy o tej zorganizowanej, nie mówimy o tych podstawach, czyli 10 tysięcy kroków to jest jedna zasada. Zostawmy ją i to mhm. bezwzględnie musimy robić. Tak. Druga to jest wiercenie się, szukanie zmiany pozycji ciała, ale kolejnym etapem jest właśnie 75 do 150 minut aktywności fizycznej zorganizowanej. I powinniśmy wybierać takie aktywności, które z jakiegoś względu są nam potrzebne do życia. Czyli być może sobie chcemy zrekompensować to, że siedzieliśmy, no to teraz chcemy być może pobiegać. Na przykład, jeżeli brakuje nam ruchu wielopłaszczyznowego, bo zastygliśmy właśnie jako kierowca czy jako pracownik biurowy, to być może powinniśmy pójść na zajęcia, o których zawsze marzyliśmy, chcieliśmy się nauczyć, na przykład tańczyć, na przykład sportów walki, na przykład gier. Zespołowych, na przykład gier rakietowych, chcesz sobie pójść na badmintona, na skłosza i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, kiedy masz fundament przygotowany pod budowę domu. Jeszcze raz. Nie rzucasz się na głęboką wodę z 20 dwudziestoletnią pauzą nic nierobienia i nagle o, pójdę na skłosza, bo to się na pewno źle skończy. Zaczynasz od małych porcji ruchu, najlepiej wziąć do tego instruktora, poprosić Zwierzycie mu, jak Twoje życie wyglądało przez ostatni czas, przygotować się do tego i uprawiać taką aktywność właśnie zorganizowaną. Trzy razy w tygodniu, może być, może być cztery razy w tygodniu i tą ilość, o której mówiłem, oczywiście możesz sam wybierać między mniej lub bardziej intensywną formą ruchu, ale pamiętaj o tym, że im. Bardziej intensywnie, tym krócej. Czyli to 75 minut będzie wtedy, kiedy Twój wysiłek jest cięższy, kiedy Twoje serducho wali trochę mocniej, ale nie za mocno, umiarkowanie. 150 minut wtedy, kiedy jest lekki wysiłek, czyli na przykład taka jazda na rowerze, na przykład jakieś luźne, rekreacyjne pływanie, czy jakieś truchtanie, czy jakieś marszobiegi. Jeżeli tej intensywności jest mniej, Stosujesz więcej czasu. Jeżeli jest więcej, to krócej. Radzę na zmianę. Raz trochę ciężej, raz trochę lżej. Ale pamiętajmy, że takim optymalnym tętnem dla nas będzie takie, którym nie mamy jeszcze zadyszki, gdzie nie przeciążamy właśnie tego układu sercowo-naczyniowego, i to serce nam nie wyskakuje w kosmos, tylko po prostu spokojnie. Może spokojnie nie jest dobrym słowem, ale w przyspieszony sposób, ale kontrolowany nam bije. Organicznie. Organicznie, jest to przyspieszone. Dzieje się coś bardzo przyjemnego, chce ci się uprawiać tą aktywność. Co innego, kiedy już przekraczasz pewną granicę, tętna, w którym zaczyna być niewygodnie, serce mocniej wali już łykasz to powietrze trochę jak ryba wystawiona poza wodę, to już nie jest w tym momencie ta komfortowa aktywność. To nie znaczy, że to Cię zabije. Oczywiście sportowcy tak robią i to jest normalne w sporcie, ale jeżeli mówimy o długowieczności, jeżeli mówimy o zdrowiu, dobrym samopoczuciu energii, to pamiętaj, optymalnie nie zażynamy się. Czy jest jakiś rodzaj aktywności fizycznej, którą ty byś bardziej polecał od drugiej? W sensie, czy po bardziej polecasz na przykład trening siłowy niż kardio, albo kardio niż trening siłowy? Słuchaj, wszystko, wszystko do, do czegoś zostało wymyślone, i wszystko ma sens w zależności od oczywiście kontekstu. Jeżeli dużo siedzisz. Jeszcze wróćmy do tego do zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia. Każdy człowiek powinien jeszcze mieć takie dwie jednostki tygodniowo siłowe, żeby jednak zmagał się z jakimś oporem. Czyli jeżeli to będzie tylko spacer, to nie będzie trening porowy. Więc pamiętajmy, że w naszych jednostkach powinny się pojawiać elementy siły, czyli powinniśmy pracować nad swoją siłą. Osoby, które dużo siedzą, na pewno nie powinny wybierać, jak wcześniej wspominaliśmy, ćwiczeń Siedzianych w cudzysłowie, czyli jeżeli idzie ktoś na siłownię, to niech częściej stoi, niech wykonuje ćwiczenia, w których mniej siedzi. Mogą to być ćwiczenia, czy powinny być to ćwiczenia siłowe. Tak samo zajęcia zorganizowane, być może yoga, pilate, zajęcia takie spokojne, dla kogoś, kto być może ma dużo stresu w pracy. I tam też będziemy realizować tą potrzebę budowania siły, rozwijania siły, ale w inny sposób. Nie muszę podnosić ciężarów, ale będę. Zmagał się ze swoim ciałem, co wcale, wcale nie jest takie proste. I jednocześnie te ćwiczenia mogą mnie wyciszyć. Generalnie, szukajmy tego, co jest odwrotnością tych czynności, których mamy w nadmiarze. Jeżeli siedzisz i w Twoim biurze jest nuda, cisza, każdy sobie gdzieś tam zamyka się w swoim świecie. To poszukaj czegoś, gdzie być może będzie trochę głośniej, będzie trochę muzyki, będzie więcej ludzi, z kim po prostu porozmawiasz. Nie możesz być cały dzień w ciszy. Możesz być, ale to też nie wpłynie na twoje zdrowie psychofizyczne, więc szukaj odwrotności. Na drugim biegunie może się pojawić osoba, która pracuje w call center i ciągle rozmawia. Rozmawia, rozmawia, rozmawia. Czyli będziemy jej zalecać zajęcia, w których jest, nie wiem, głośno i każdy chce z nią porozmawiać i tak dalej. Może ona potrzebuje po prostu chwili wytchnienia. Być może właśnie taka joga, gdzie będą podstawowe komendy, cicho muzyka w tle i ta osoba się zrelaksuje. Ciężko jest mówić o takim treningu typu jakiś bieg z przeszkodami i cały czas ciśnienie trenera: biegnij szybko, opadnij, powstań! Już dość nam jeden klient czy drugi się pewnie nakrzyczał w cudzysłowie przez tą słuchawkę i ona takiej osoby pewnie będzie unikać, więc aktywność, której będzie ten wzorzec, nie będzie miał sensu. Więc dobrze by było szukać odwrotności tego, czego mamy w nadmiarze, czyli relaksu poprzez zajęcia inne, których nam po prostu brakuje ze strony psychicznej i fizycznej. To jest świetna, bardzo zdrowa zasada, bo ona rzeczywiście integruje cały styl życia tej osoby i pozwala dobrać coś skrojonego na miarę. Dokładnie. Dobrze, czyli tak podsumowując, już i może trochę upraszczając, jeżeli mamy tylko godzinę dziennie przy założeniu, że mało chodzimy i większość czasu spędzamy w ciągu dnia siedząc, czy ty byś tą godzinę radził przeznaczyć na spacer i na chodzenie? Czy bardziej na tą zorganizowaną formę sportu? Mówimy o sytuacji, w której nie masz tych fundamentów. Tak jest. W której w pracy i od jakiegoś tam dłuższego czasu nic nie robiłeś, tak? Dokładnie. Zdecydowanie tak. Godzinę spaceru. Najwięcej mięśni będzie pracować. Będziesz mógł to zrobić w każdych warunkach, więc nie znajdziesz wymówki. Będzie lało, będziesz mógł iść, albo pójdziesz do klubu. Będzie wiało, będzie śnieżyło, w każdych warunkach będziesz mógł pochodzić. Mało tego, będziesz mógł zaprosić do tego treningu dosłownie każdego, będziesz mógł pójść ze swoim dzieckiem, będziesz mógł pójść ze swoim partnerem, ze swoim rodzicem na taki spacer. I zrobisz dodatkową wartość, po prostu zarazisz kogoś innego do tak prostej aktywności. Możesz budować relacje w ten sposób, co ciężko by było być może na rowerze, bo byłoby to pewnie niebezpiecznie. Ciężko by było w innych sportach. Na przykład, nie, nie wyobrażam sobie gry w skłosza na takich wysokich obrotach i żebyście sobie opowiadali, jak tam w, u ciebie w pracy i żądać, żeby ci opowiadała o swojej. No myślę, że to się nie uda. A podczas takiego spacerowania wiele, wiele rzeczy się może zadzieć. Świetnie. Arak, zbliżamy się już powoli do końca, w związku z tym chciałbym, żebyś powiedział naszym słuchaczom, jak można się z Tobą skontaktować albo jak można znaleźć Ciebie online. Słuchaj, jestem w internecie na stronie www.creator365.com. Podobnie brzmi strona, fanpage na Facebooku, to jest kreator365Akademii. Prywatnie Arkadiusz Ostręga na Facebooku. Dodaję treści w, na obydwu kanałach. Na Instagramie chyba najczęściej? Z reguły jest to zdjęcie i jakaś krótka wartość, czy to związana ze zdrowiem, czy to związana z rodziną, czy to związana z pracą, z tymi obszarami, w których najczęściej przebywam? Więc myślę, że na najbardziej bieżąco to Instagram Insta Stories polecam zajrzeć. Świetnie. Moje ostatnie pytanie: jaka jest jedna zmiana, którą radziłbyś słuchaczom dokonać w życiu, żeby mogli w największym stopniu wpłynąć na swoją wydajność? Słuchaj, w jednej z książek Paulo Coelho był uczeń i był mistrz. Uczeń zapytał mistrza właśnie dokładnie to, co ty mi wtedy powiedziałeś. Ja nie pamiętam też, bo to chwilę temu, ale utkwiło mi to w pamięci. Mistrzu, daj mi taką jedną radę, co ja mogę zrobić lepiej? No i mistrz powiedział, świadomość. Za jakiś czas znowu zapytał, no jak już rozumiem tą świadomość, to co mógłbym więcej zrobić? Świadomość. I trzeci raz powiedział: świadomość. Tutaj cholernie mi się podoba to słowo i jak ono ma wiele wymiarów. Świadomość tego, że coś ci grozi, że coś ci szkodzi, powoduje, że nie będziesz chciał wchodzić w tę przestrzeń. Jeżeli wiesz, że siedzący tryb życia cię zabija i będziesz tego świadom, to będziesz temu przeciwdziałał. Będziesz zmniejszał ilość tej, tego bezruchu, tej nieaktywności, braku aktywności. Jeżeli wiesz, że ci szkodzi, Palenie papierosów, picie alkoholu, narkotyki, i wszystko, co jest niezdrowe, to albo będziesz tego robił mniej, albo będziesz chciał o tym zapomnieć, zmienić nawyk na coś innego, bo wiesz, że skrócisz sobie życie. Jeżeli będziesz obecny, bo świadomość to jest obecność, to jest tu i teraz, to jest mindfulness, to jest, na, to jest koncentracja na tym, co w danym momencie robisz, to będziesz świadomie przeżywał życie. Jeżeli poznasz. Jakąś osobę, to będziesz świadomie z nią rozmawiał, wychwycisz to, co jest najważniejsze, zapamiętasz jej imię, zapamiętasz to spojrzenie, zapamiętasz słowo, które wypowiedziała. Będziesz lepiej dobierał słowa, kiedy będziesz świadomy, będziesz chciał powiedzieć coś mądrego, nie będziesz chciał powiedzieć coś głupiego, kiedy będziesz świadomy. Kiedy jesteś tu i teraz, nie chcesz sprawiać nikomu zawodu, żadnej krzywdy nie będziesz chciał wyrządzać. Jeżeli będziesz obecny, nie będziesz czuł. Tego stresu, który jest związany najczęściej z tym, co się kiedyś wydarzyło albo co się może wydarzyć. Przecież słuchaj, przeszłość już nie istnieje, a przyszłość jeszcze nie nadeszła. Po cholerę rozmyślać. Przecież możesz być tu i teraz, i możesz w każdej chwili zarządzając tą świadomością, możesz wrócić do przeszłości po to, co Cię interesuje. Być może interesuje Ci jakaś konkretna data, być może interesuje cię jakieś wydarzenie, coś się tam zapisało i ty sięgasz tam. W świadomie, w tym momencie w świadomy sposób po tą informację. Tak samo w przyszłość możesz sięgać po to, żeby zbudować jakiś plan, jakiś program, czyli możesz sobie coś zaplanować. To jest wybieganie w tą przyszłość, ale bujanie, permanentne bujanie w obłokach w tej przyszłości wyidealizowanej, albo permanentne przejmowanie się przeszłością. Nie ma sensu, bo nie żyjesz tu i teraz. A tu i teraz możesz doświadczać prawdy, możesz doświadczać. Tego, co ci jest potrzebne, i się uczysz cały czas w tu i teraz w tej obecności się uczysz. Dlatego świadomość, świadomość, świadomość. Niesamowita odpowiedź bardzo mi się podoba i no nie pozostaje mi nic innego, jak zachęcić słuchaczy do tego, żeby rzeczywiście być bardziej świadomymi, bo to może mieć zdecydowanie ogromne znaczenie w naszym życiu. Bardzo Ci dziękuję za wywiad. Arek. Bardzo, bardzo Wam wszystkim dziękuję, Tobie, Michał. Szczególnie. Powodzenia w stosowaniu, mam nadzieję, że się do czegoś przydałem. Jak najbardziej. Myślę, że nie tylko mi, ale wszystkim słuchaczom. Jeszcze raz dzięki. Ja również. Dziękuję. Cześć moi drodzy, dziękuję wszystkim za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli treść tego podcastu daje Ci jakąś wartość, proszę przejdź do iTunes, wystaw nam ocenę, polub i oceń nasze działania na Facebooku. To bardzo pomoże nam w budowaniu wokół tego podcastu społeczności, tak aby dotrzeć i dostarczyć wartości jak największej liczbie osób. Jeszcze raz pięknie dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku Wysoko Wydajnych.